Karol Wojtyła Promieniowanie Ojcostwa Misterium Trzej są, którzy świadectwo dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty. A ci trzej jedno są, i trzej są, którzy świadectwo dają na ziemi: Duch i woda i krew, a ci trzej. Jedno są. Część pierwsza. Adam. Od tylu lat już żyję jak człowiek wygnany z głębszej mojej osobowości, a równocześnie skazany na to, by ją zgłębiać. W ciągu tych lat docierałem do niej w nieustającym trudzie. Często jednak myślałem z przerażeniem, że ją gubię, że oto zaciera się pośród procesów historii, gdzie decyduje ilość, czyli masa. To wszystko wiąże się z imieniem Adam, które noszę. Jest to imię, poprzez które muszę się spotykać z każdym człowiekiem. Równocześnie zaś w tym właśnie imieniu to, co wnosi każdy człowiek, może zezwyczajnieć, a nawet może się zdewaluować. Trudne mam imię. Ileż razy myślałem, że muszę zatrzeć swoje ślady, że siebie samego muszę zatrzeć, by w ten sposób utożsamić się z każdym człowiekiem, którego dzieje pisze tłum. Czy pisze je tylko od zewnątrz? Oto stale powraca myśl, że powinienem w każdym człowieku odnaleźć siebie, szukając nie od zewnątrz, lecz od wewnątrz. Oto ludzie, którzy wychodzą z bram chuty. Oto przechodnie mijają mnie na progu ulicy nie patrząc w moim kierunku. Oto ci, którzy trafiają do swych mieszkań i cicho zamykają za sobą drzwi lub zatrzaskują furtki ogrodów. Jedni patrzą z przejęciem na to, co pozostaje poza nimi. Inni nawet nie odwracają wzroku. Wszyscy przechodzą. Każdy z nich niesie w sobie nieuświadomioną treść, która nazywa się człowieczeństwem. Z tym łączy się bolesne doświadczenie tylu pokoleń. Czy można w nim się ukryć? Czy trzeba je wręcz przeciwnie wydobyć z ukrycia, jak przedmiot, który się podziwia lub którym się gardzi? O człowieczeństwo, które możesz być wypełnione po samą swą górną granicę lub wyniszczone po samą dolną. Jaka jest odległość tych granic? Ja i metamorfozy tylu ludzi zawsze przed tym stoję. Zdecydowałem o pewnym człowieku, by go wyłączyć przed nawias i z kolei podstawić jakby wspólny mianownik pod dzieje wszystkich ludzi. Niech będzie obecny we wszystkich, a zarazem niechaj nie będzie żadnym z nich. Potem przyjrzałem się uważnie temu człowiekowi i rozpoznałem. To jestem ja sam. Wszyscy przechodzą patrzę w kierunku tych, którzy odeszli, w kierunku tych, którzy zginęli w walce. To prawda, że wszyscy walczymy, lecz czy wszyscy jesteśmy żołnierzami? Patrzę w kierunku tych, którzy nadchodzą czy to prawda, że z mojej winy nadchodzić znaczy to samo co zbliżać się ku śmierci? Analiza samotności. Trudno mi o tym myśleć. Chociaż jestem jak człowiek, którego można wyłączyć przed nawias i znów podstawić pod dzieje wszystkich ludzi, jakby ich wspólny mianownik, to jednak pozostaje samotny. Łatwiej mi czuć się samotnym. Niż myśleć o śmierci. Samotności także nikt nie nazywa grzechem. Łatwiej mi czuć się samotnym niż winnym grzechu. Ale przecież wiem, kim był Adam i kim jest. Stanął on kiedyś na pograniczu ojcostwa i samotności. Któż go odciął od ludzi? Kto uczynił samotnym pośród nich wszystkich? A jeśli samotnym stał się z własnej woli? A jeśli stał się samotnym po to, by innym samotność zaszczepić? Czyż może dzisiaj mówić: Łatwiej mi czuć się samotnym niż winnym? Przecież on. Osamotnił siebie pośród nich wszystkich, bo ich osamotnił. Ach, mówił wtedy o sobie, nie mogłem mu dźwignąć ojcostwa. Nie mogłem mu sprostać. Czułem się całkiem bezradny i to, co było darem, stało się dla mnie brzemieniem. Zrzuciłem Ojcostwo jak brzemię. Czyż zresztą miałem być ojcem? Czy tylko kojarzyć się stale w myślach i czynach ludzi z ideą ojca? On jest samotny, myślałem. Cóż mnie uczyni bardziej do Niego podobnym? To znaczy, niezależnym od czegokolwiek Ech, stanąć poza wszystkim żeby być tylko w sobie wtedy będę najbliżej ciebie mówiłem mu potem skarżąc się przecież mogłeś mnie pozostawić w sferze samej płodności jakoś bym się Pogodził z przyrodą, nie stawiając mnie w głębi tego ojcostwa, któremu nie umiem podołać, dlaczego zaszczepiłeś je na gruncie mojej duszy. Czyż ci nie wystarczyło, że masz je w sobie? Cóż, niechby się ze mnie mnożyli ludzie. Niech by zaludniali ziemię, mnie mogłeś pozostawić samotnym od nich. Byłby sobie Adam zewnętrzny, ten by kwitł i rozrastał się, i byłby Adam wewnętrzny, samotny. Dlaczego żądać od niego, by Przepuszczał promieniowanie Twojego ojcostwa, przełamując je jak w pryzmacie w sobie samym? Gdybyś ulepiwszy mnie z gliny, powiedział: glino lep dalej, ulepiłby mnie jedno. Ty zresztą znasz najlepiej zawrotne temperatury pieców wypalających rudę, ty, dla którego cała rachuba atomów jest najprostszą intuicją, a nie kompilacją cyfr i wzorów. Z pewnością nie jedno jeszcze wyłuskałbym z twojej inteligencji i przeszczepił w mój świat, wołając przy tym, co prawda, to ja, to ja! Ale przecież ten świat i tak byłby twój, bo cóż, ja, ja który stale przemijam, co krok już nie, co pokolenie, ale co krok urywa się moje życie i wciąż zaczyna się na nowo. Czyż musiałeś dotknąć mojej myśli Twoim poznaniem, które jest rodzeniem? Czy musiałeś dotknąć mojej woli tą miłością, która jest spełnieniem? Ja nie potrafię tak rodzić. We mnie miłość nigdy się nie spełnia i dlatego zawiodłeś się na mnie. Czyż nie wołałem od razu: Pozostaw mi swoją samotność. Wiem, że wołałem wbrew sobie, ale bardziej jeszcze wbrew Tobie. Powiem więcej: ze zbioru słów, których używam, postanowiłem wyrzucić słowo moje. Jakżeż mogę posługiwać się tym słowem, gdy wiem, że wszystko jest Twoje? Chociaż nie Ty sam rodzisz w każdym ludzkim rodzeniu, ale przecież ten, który rodzi, już jest Twój. I ja sam bardziej jestem Twój niż mój, więc zdobyłem świadomość, że nie wolno mi mówić Moje na Twoje. Nie wolno mi tak mówić, myśleć, czuć. Muszę się z tego wyzwolić, wyzuć, niczego nie mieć, niczego nie chcieć na własność, a mój to znaczy własne. Czy tak jest naprawdę? Lękam się słowa moje. Choć równocześnie miłuję to, co w nim się zawiera, lękam się jednak, gdyż słowo to stawia mnie zawsze wobec ciebie. Analiza słowa moje prowadzi mnie zawsze do ciebie i oto ja wolę nawet zrezygnować z posługiwania się nim, niż odnajdować w tobie ostateczny jego sens. Chcę bowiem wszystko mieć przez siebie, a nie przez ciebie. Jest to nonsens. Ilu jednak ludzi zaprzęgły się w służbę tego nonsensu. W ten sposób nie opuszcza mnie nigdy myśl, że ty zawiodłeś się na mnie. Kiedy rodzę to, by stawać się samotnym pośród zrodzonych, Przekazuje im bowiem zarodek samotności. Czyż nie są wśród liczby coraz bardziej samotni? Ilość nie stwarza miłości, a samotność bardziej rodzi walkę niż usamodzielnia. Pomyśl, ja ani przez chwilę nie doznałem tego spełnienia. Które jest w tobie? Czyż mogę po tym wszystkim powiedzieć, daruj, że z takim uporem ja przeprowadzam swój plan, że uchylam się stale od twojego ojcostwa i ciążę ku mej samotności, tak że ty musisz się objawiać jakby z zewnętrznej próżni? Ale przecież ja jestem tylko wspólnym mianownikiem wszystkich ludzi albo wspólnym wyrazem, który można wyłączyć przed nawias. Zostawcie mnie, nie trafiajcie do mnie wciąż, jestem tylko wspólnym mianownikiem was wszystkich i niczego innego nie starajcie się we mnie doszukać. Skojarzenie z ideą ojca. Między górną granicą wypełnienia człowieka człowieczeństwem, a dolną wyniszczenia człowieczeństwa w człowieku, pozostaje zawsze to jedno skojarzenie z ideą Ojca. Skojarzenie z ideą Ojca.